Witajcie z tej strony Sebastian. Nagrywam ten film, ponieważ należy Wam się garść informacji. Jak zauważyliście, ostatnimi czasy nagrywam nieco mniej vlogów i bardzo często są one takie przygnębiające. Starałem się z tego wyłamać i nagrać coś optymistycznego, ale pomimo tego, że to robiłem, to ze względu na to, jak dużo hejtu było pod tymi filmami, to zwyczajnie na chwilę obecną nie mam na tyle motywacji, żeby nagrywać kolejne filmy. I zacząłem się już zmieniać jakiś czas temu, co wielu z Was zauważyło. Tylko nie wiem, czy zauważyliście, kiedy to się zaczęło zmieniać. A otóż to wtedy, gdy poznałem pewnego Burka. Wiecie, o kogo mi chodzi. Nie będę używał pełnych ników, ponieważ nie chcę mieć kłopotów zwyczajnie. A wiem, że te osoby mają dojścia, mają kontakty, więc jakbym użył normalnych ników, to pewnie zaraz ten film będzie zablokowany. Poznałem Burka i to zażądał ode mnie, abym usunął dwa filmy. Na temat Roka oraz na jego temat. Ja te filmy usunąłem, a zrobiłem to dlatego, że zwyczajnie byłem szantażowany. Tak, byłem szantażowany, że jeżeli tego nie zrobię, to stracę pracę, ponieważ takie materiały się na mnie znajdą, odpowiednio sprefabrykowane, że wylecę z roboty, wrócę do Polski i ogólnie moje życie będzie do niczego. Nie chciałem wtedy ryzykować, miałem troszkę kłopotów takich wiadomo życiowych, nie miałem czasu się tym zajmować, więc odpuściłem, faktycznie zablokowałem te filmy i sądziłem, że temat umarł. Zwyczajnie zastosowałem się do jego wskazówek, ale jednej rzeczy nie zrobiłem, której on ode mnie oczekiwał. Otóż on żądał ode mnie, abym zanim wyślę jakiś film, pytał go o zgodę. Czyli na przykład mówi, jeżeli wysyłasz film o Roku, ja ci pozwalam, możesz wysłać film na temat Roka, ale masz go wrzucić na kanał Dupa Słonia 2. Potem jeszcze inne jakieś miał do mnie żądania, czyli na przykład wysyłałem informacje na temat tego, ile zarabiasz. Wszyscy tak robią, albo większość, tak? Większość znanych youtuberów tak robi. Ja służę jako takie centrum informacyjne, zbieram te wszystkie informacje i to ja decyduję, kto co może wiedzieć. Powiedziałem mu, nie, chwileczkę, to jest mój kanał, będę robił to, co uznam za słuszne. Wywaliłem tamte filmy, nie oczekuję ode mnie, że zrobię coś więcej. Ta osoba powiedziała mi wtedy, że nie odpuści, że jeżeli kiedykolwiek w przyszłości uda się jej znaleźć jakieś informacje na mój temat i odpowiednio sprefabrykować, to on już się postara o to, żebym stracił konto na YouTube. I przez dłuższy czas był spokój. Był spokój, ja ignorowałem te osoby, one ignorowały mnie, było wszystko w porządku, ale okazuje się, że nie do końca mnie ignorowali, dlatego że oni śledzili każdy mój ruch. I wiem o tym, ponieważ mam swoje źródła, swoje dojścia i przedstawię też na końcu tego filmu pewne dowody, które pokażą, że to, co teraz mówię, to nie są jakieś bzdury, to nie są teorie spiskowe, tylko te osoby, które mnie oczerniają, tak naprawdę chcą mnie w jakiś sposób zdyskredytować, chcą pokazać, że Sebastian tak naprawdę gada bzdury, a ja nie gadam bzdur. I powiem Wam, dlaczego oni to robią. Jakiś czas temu nakręciłem filmik o tym, jak dobrze zarabia się na YouTube. Wiem, że nieważne, czy ten film się podobał, czy nie, tu chodzi o tylko przedstawienie pewnych faktów. I wiecie, dlaczego zaczęła się wojna na mój temat? Dlaczego, że nie odpuściłem tego tematu zarabiania na YouTube? I dlatego, że oni bali się, że jeszcze jeden fakt przytoczę, o którym tutaj się milczy na YouTubie. Wiecie, dlaczego najpopularniejsze na YouTubie są kanały dotyczące Minecrafta? Dlatego, że osoba, która zarabia 2,5 tysiąca złotych miesięcznie na reklamach z YouTube i nagrywa gry dotyczące Minecrafta, zarabia szacunkowo dwa razy więcej na serwerze z Minecrafta, który prowadzi. Chodzi o te konta premium. Czyli jeżeli ktoś zarabia około 2,5 tysiąca na reklamach, to zarabia też około 5 tysięcy złotych miesięcznie na serwerze z Minecrafta. I to ich tak strasznie bolało, to ich tak bardzo bolało, że któregoś dnia Sebastian o czymś takim powie. Czy to jest jakaś tajemnica, że się zarabia na tym? Wiesz, każdy wie, że jak wchodzi na serwer Minecrafta, wysyła jakieś SMS-y, są konta premium, to jest normalne. Róbcie to sobie, zarabiajcie, mnie to nie interesuje. Dlaczego więc ciągle się mnie czepiacie? I tak mówię, to, że się mnie czepiają i że chcą na tym biznes zrobić, to dowody przedstawię na końcu. I dlaczego ja w ogóle nagrywam ten film teraz? Nagrywam ten film, ponieważ znowu doszły mi kolejne wiadomości, że oni coś szykują na mój temat. Zaczęło się od założenia kanału tam Śmierdząca Skarpeta, to było wszystko inicjowane przez Burka też, to było inicjowane przez Burka, założył kanał właśnie Śmierdząca Skarpeta ktoś, zaczęły się jakieś filmy na mój temat. To nie wystarczyło, więc Lizanie Adama się pojawiło, tak? Kolejny kanał, w który służy tylko, znaczy nie, że on się pojawił, ale zmienił zupełnie nastawienie i jedynym teraz celem tego kanału jest ubliżanie mi, zastraszanie mnie i grożenie właśnie, że stracę pracę, stracę dom, wydzwanianie do moich rodziców, wydzwanianie do mojego szefa, do mojego osiedla. Ja to wszystko mam dowody, to jest zwykły stalking. I to w opisie do tego filmu znajdziecie link, w którym przedstawiam dowody. Ten film,
który, do którego link będzie, był na YouTube wrzucany już 12 razy i zawsze jest banowany przez Burka bardzo szybko. Nie wiem, jak on to robi, ma jakieś dojścia, ale film ten, który właśnie wrzucam, dotyczący, przedstawiający te dowody, kto jest to wszystko zamieszany, on jest bardzo szybko banowany. Ja postaram się go wrzucić na jakiś inny serwer aniżeli YouTube, żeby znowu go nie zbanowano. I jeżeli zobaczycie, że ten film jest banowany, to znaczy, że Burek znowu uruchomił kontakty. Jeżeli mi nie wierzycie, to ja wam teraz powiem, kto jest w to zamieszany. I możecie się spodziewać w najbliższym czasie, że te osoby wrzucą film na mój temat. I to będzie film, który jest sfabrykowany. Od razu mówię, że to jest sfabrykowane, ponieważ też mamy na to dowody, że oni wchodzą na naszego TeamSpeaka. Po pierwsze, ludzie od pewnej osoby wchodzą na naszego TeamSpeaka, robią jakieś zamieszanie, nagrywają to, a potem przedstawią to jako dowód, o, że Sebastian, u Sebastiana na TeamSpeaku takie rzeczy się dzieją. Nie, u nas jest zawsze kultura na TeamSpeaku i jeżeli robi się jakieś burda za przeproszeniem, to tylko dlatego, że właśnie ludzie od lizania Adama tam wchodzą. I w tym filmie, o którym tam wspominam, że tam przedstawię dowody, kto jest to zamieszany i kto tam występuje. Przede wszystkim właśnie Burek, który pociąga za wszystkie sznurki. Oprócz tego lizanie Adama. Kto jeszcze? Dziurawa skarpeta. Madziara też bierze w tym wszystkim udział. Czyli ten filmik, którego możecie się niebawem spodziewać, to też są nagrania od Madziary. Jak kiedyś rozmawiałem z nią na Skype'ie, to odpowiednio powycinane są te fragmenty i zastosowane do tego filmu. Nie wiem, czy oni go teraz wrzucą, jako że nagrywam ten materiał, pewnie to zrobią, ale najważniejsze jest to, żebyście zobaczyli ten film, który będzie w opisie. I jeszcze jest jeden powód, dla którego to nagrywam. Dlatego, że jeżeli widzę takie materiały, w którym ktoś pokazuje broń, gdzie ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych i odgraża się, że zgwałci mi żonę, że mnie pobije, że obije mi mordę, jeżeli się nie zamknę, jeżeli ktoś mówi, że policja może mu naskakać tutaj, że może robić co chce, to ja nie wiem, czy tym nie ma jakiegoś tam ziarna prawdy. I chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli któregoś dnia przestanę nagrywać, jeżeli przestanę się pojawiać na YouTube, to nie dlatego, że zrezygnowałem z własnej woli. To dlatego, że ktoś mi zrobił krzywdę i chciałbym, żeby ten materiał trafił na policję. Chciałbym... Momencik. Pokaż chwilkę, Aguś, bo... Tak, Agnieszka mi napisała, że mamy znacznie więcej materiałów, aniżeli to, co pokażę w tym materiale dowodowym. Tak, a nie chodzi o to, żeby pokazywać wszystko, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tylko też, żebyście uświadomili sobie sprawę taką, że jeżeli naprawdę coś mi się stanie i przestanę nagle się pokazywać na YouTube, to nie z własnej woli, znaczy, że stała mi się jakaś krzywda i chcę, żeby ten film trafił na policję. Chcę, żeby policja sprawdziła Burka i całą tą jego ekipę i wtedy zobaczycie, kto tak naprawdę tutaj co robi. Wiecie, że Burek bardzo dobrze, bardzo współpracował z Testo, i z tą całą ekipą, tak, on zwyczajnie nienawidzi Polaków, nienawidzi nas, nienawidzi mnie, ma ku temu jakieś tam swoje powody, ale to nie znaczy, że on ma prawo do tego, żeby rządzić polskim YouTube'em. On uważa się za takiego mesjasza, on uważa się za osobę, która ma prawo decydować o tym, co dzieje się na polskim YouTube. Nie podoba mi się to, ponieważ każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale wszystko ma swoje granice. Nie można komuś grozić, nie można komuś ubliżać. My tego tak nie zostawimy. I tak, my tego nie możemy tak zostawić. Ja ignorowałem to, słuchajcie, tak jak mnie prosiliście, ja ignorowałem to przez długi czas. I jedyne, co zyskałem, to, że właśnie takie osoby jak lizanie Adama i te jego fumfle, albo Majtek Projekt, co oni robią? Nagrywają filmy na mój temat, a jako, że mają więcej widzów, tak, bo tym zarządza, ma więcej widzów, to jego zdanie jest ważniejsze od mojego. To, co on powie, jest prawdziwsze od tego, co ja mówię. Dlatego zobaczycie w tym materiale, jak lizanie Adama, ja specjalnie tak mówię, dlatego, że nie chcę używać normalnych znalazł, Agnieszka się z tego śmieje, jak zobaczycie, że on mówi, wprost mówi o tym, że Burek wysyła mu materiały na mój temat, wprost mówi, że tam jest jakaś manipulacja, wprost mówi o tym, że specjalnie będzie hejtował moje filmy i że ma to w dupie, że ja będę na tym cierpiał. Ważne, żeby on zdobył kolejne tysiące widzów. I zobaczycie właśnie, co on tam robi. Zobaczycie, co wasz nowy idol, bo wielu traktuje go jako osobę zupełnie normalną, to on nie jest normalny. On już był kilka razy skazywany. Już w prasie znajdziecie informacje na jego temat. Ile razy był aresztowany. I nie może być takiej sytuacji, że ktoś, kto był już skazany kilka razy, kto odpowiadał za pobicia i tak dalej, kto ma zakaz używania broni, pokazuje potem w filmach, że on sobie pistolet znowu kupił. Ja naprawdę czuję się na chwilę obecną zagrożony, dlatego nagrywam ten materiał, że jeżeli coś mi się stanie, to chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest przypadek i chciałbym, żeby ktoś się temu przyjrzał. Tak samo, jeżeli Agnieszka zostanie zwałcona, tak, to obiecuję w filmikach, na swoich live'ach obiecuję, że ją dopadnie, że ją coś jej tam zrobi, to też chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli coś by się jej stało, to nie jest przypadek. Ja chcę, żeby ktoś się temu przyjrzał.
bo naprawdę mam już dosyć tego, że utworzyła się taka grupa, Burek, Madziara i ta cała ekipa, utworzyła się taka grupa i oni sobie rządzą. Oni pozwalają sobie na szantażowanie kogokolwiek, na blokowanie ich filmów, na obrażanie i czują się zupełnie bezkarni. Doszło nawet do tego, że jak ja założyłem teraz nowy kanał, na którym pokazuję jakieś gry komputerowe i tak dalej, chodzi o, przedstawiam tam zawody takie w grach elektronicznych, nawet to mi hejtują, nawet to im nie odpowiada, wszystko im teraz nie odpowiada, wszystko jest złe. Tak, oni są zwyczajnie zdesperowani, chcą mnie zniszczyć, dlatego że jestem jedyną osobą, która odważy się na to, żeby mówić prawdę. I wiem, że wielu z was przeszkadza to, że ja wypowiadam się na temat zarobków, ale powiem szczerze, że ja to czasami robię specjalnie, żeby oni widzieli, że się ich nie boję, pod tym względem, że nie boję się mówić. I jeżeli mi siłą nie zamkną ust, to ja dalej będę mówić, ponieważ mamy wolność i ja mam prawo się wypowiadać. Tylko mówię, wszystko ma swoje granice i porównajcie to, w jaki sposób ja się wysławiam, w jaki sposób ja o nich mówię. A co mówi ten Lizanie Adama? Czy to jest normalne, że on wyzywa prezydenta Stanów Zjednoczonych od skór, od czarnuchów i tak dalej? Czy to normalne, że on wyzywa naszego prezydenta, a potem ludzie wchodzą, jakie ty fajne nagrywasz vlogi o tym, jak jeździsz ciężarówką. No faktycznie fajne vlogi nagrywa, a za chwilkę obraca się i robi takie rzeczy. Naprawdę mam dosyć fałszywych ludzi na YouTube, mam dosyć tego pociągania za sznurki, za moimi plecami, manipulowania informacjami i tak dalej. Dlatego powtarzam, zarówno Madziara, Burek, Majtek Projekt, Lizanie Adama, Sakerbel, Dziurawa Skarpeta i kilka innych osób jeszcze biorą w tym udział. I te osoby są bardzo często właśnie wymieniane w live'ach u Lizania Adama, więc bardzo łatwo to wszystko udokumentować. Okej, jestem taki troszkę podbudowany tymi ostatnimi zawodami, na pewno nie będę z YouTube rezygnował. I to, tak, to nie jest ten filmik, to nie jest jakiś akt desperacji czy czegoś takiego, tylko chcę was zwyczajnie uświadomić. I chociaż wiem, że ten film będzie miał bardzo dużo pozytywnych ocen, ponieważ wiem, że moi widzowie mnie rozumieją i wiem, że ten materiał dowodowy, który tutaj wkleję poniżej, ten film, przekona was do tego, że te osoby, które tam są, one nie są dla was dobre, one tylko wami manipulują, chcą na was zarobić. I wiem, że ten film będzie miał dużo plusów, ale nie dbam o to. Ja zablokuję właśnie zarówno możliwość oceniania, jak i możliwość komentowania, ponieważ nie chcę tam niepotrzebnych wojen pod tym filmem. Chcę tylko, żeby dotarło do was to, że jesteście zwyczajnie robieni w balona przez tą ekipę tam u góry. Nie przez wszystkich, nie mówię, że przez wszystkich, prawda? Ale przez tych... W jednym filmiku poleży Adam prosto w twarz się śmieje swoim widzom. Tak, dokładnie. Wyśmiewa się z nich. Okej, w każdym razie proszę was wszystkich o rozwagę, macie swój własny rozum, fajnie, że macie swoich idoli na YouTube, fajnie, że macie jakieś swoje oczekiwania, ale nie dajcie sobie mącić w głowie. Ja zapraszam wszystkich na TeamSpeak'a, każdy może ze mną porozmawiać i przekonacie się, jak wygląda na moim TeamSpeak'u. Bo już też mam dosyć tego, że wbijałem te osoby od Lizania Adama, wbijałem na tego TeamSpeak'a, udałem najpierw kulturalnych, a potem zaczynają się wulgaryzmy, zaczynają się wklejanie jakichś numerów telefonów, robienie screenshotów, nagrywanie szybkich filmików, uciekają, a potem przygotowują materiał jakiś dowodowy, co to się u mnie tam nie dzieje. Nic się u nas nie dzieje i te osoby, które są na naszym TeamSpeak'u codziennie, dokładnie wiedzą, że ja ignoruję wszystkie te osoby, które źle mi życzą. Ja ich mam gdzieś, ja mam swoją pracę, mam swoją rodzinę, mam swoje kanały i tylko tym się zajmuję i nie chcę nagrywać filmików takich jak ten, tylko czasami jestem zwyczajnie do tego zmuszony, ponieważ okazuje się, że ignorowanie na nich nie działa. Oni są jak takie hieny, które zwyczajnie nie odpuszczą. Tak, hiena potrafi biec przez kilka godzin za swoją ofiarą, tak samo właśnie Burek od wielu miesięcy już się na mnie uparł i dopóki nie zlikwiduje mojego kanału, dopóki ja nie będę miał kłopotów, to on nie odpuści. Ale nie odpuszczę. Ja jestem dobrym człowiekiem i dobro samo się obroni i jestem ciekaw, jaki materiał spreparują na moją okazję i ciekaw jestem, z jakiego konta to wszystko pójdzie, ale już teraz wiem właśnie, że zarówno Madziary, jak i cała ta ekipa będą ten film lajkować, ponieważ nie jest im to na rękę, że ja mówię o takich rzeczach, jak zarabiają na Minecrafcie, zarabiają na YouTube. No już są tacy, którzy twierdzą, że tobie się w pracy nie pogodzi. Mam dokładnie, już są takie... To jest po prostu totalną bzdurą. Tak, bo już wiem właśnie, że Burek też planuje w taki sposób mnie zniesławić, że ja niby narzekam na moją pracę i że mnie przez to wywalał. Chcą też udowodnić, że ja tutaj nagrywam jakieś dziwne rzeczy w tym osiedlu, żeby mnie wyrzucili z mieszkania, żeby mnie z pracy zwolnili. Czy jasne, oni będą słuchać tak. Takiego Burka. I my wiemy o takich rzeczach, że oni to robią, bo na szczęście są osoby życzliwe, które pokazują mi różne screenshoty z ich rozmów, które pokazują mi, jak na serwerach Minecraft
Krafta się Burek dogaduje z tymi ekipami. Są nagrania, jak Burek właśnie rozmawia z nimi na Skype'ie. To wszystko jest nagrane, są jakieś tam dowody. I tak mówię, ja nie muszę niczym manipulować. To, że oni będą manipulować tymi zdjęciami, jakimiś materiałami, to jest ich sprawa. Tylko musisz wiedzieć, że ja tego tak nie zostawię. Ja nie będę takich materiałów nagrywał na YouTube, ponieważ mi to nie jest na rękę. To, że teraz to nagrywam, to pewnie stracę też wielu widzów, dlatego że pomyślą, a Sebastian, miałeś nagrywać vlogi o Stanach, no to się w jakieś wojenki mieszasz. Ja się nie mieszam w żadne wojny. Ja nagrywam swoje. Burek napisze, że kłamiesz. Tak, Burek napisze, że nigdy ze mną nie gadał. Tak, nigdy ze mną nie gadał. Pamiętacie? On powiedział ostatnio, że on w ogóle ze mną nie rozmawiał. A teraz przypomnijcie sobie jego komentarz, gdy napisał, że wysłał mi pewien film. I to był film 20-minutowy, w którym on mi zwyczajnie groził, w którym mnie szantażował. A nagle twierdzi, że w ogóle nie wie, kto to ja jestem. Nagle twierdzi, że nigdy ze mną nie rozmawiał. Zapomniał sytuację, jak jechał po Szantę, gdy Szantę broniłem. Zapomniał o tym, jak pisaliśmy ze sobą maile przez tydzień czasu. Nagle o tym wszystkim Burek zapomina. Nagle się zmienia zupełnie. To jest manipulator i będzie wami manipulował. Wy, mam nadzieję, że macie swój rozum i nie pozwolicie mu na to. Masz to mojego. Okej, no w takim razie dziękuję wam bardzo za uwagę i tam mówię, ja postaram się nie nagrywać vlogów takich jak ten, ponieważ to jest dla mnie też stresujące. Ja chcę nagrywać, chcę pojechać teraz do NASA, chcę pojechać, nagrać tutaj elektrownię atomową, która jest niedaleko, chcę nagrać wiele innych rzeczy. Nie zrobiłem tego do tej pory, w ciągu ostatnich tygodni, tylko i wyłącznie dlatego, że jest ciągła ta nagonka na mnie i ja zwyczajnie chodzę zirytowany i muszę się bronić przed tymi wszystkimi oskarżeniami. Mam już tego zwyczajnie, mam tego potąd. Dlatego chcę się skupić na kręceniu tych materiałów dotyczących zawodów, tak? League of Legends, będzie też Dota 2, StarCraft 2, Minecraft i wiele innych gier. Tylko to będą zawody, to nie będą, znaczy streamy zwykłe może też będą, ale przede wszystkim będę się skupiał na zawodach. Ponieważ chcę dać szansę takim maluczkim, żeby też wzięli udział w jakichś zawodach. I będę się na tym skupiał, a normalnie w tygodniu, jak tylko to będzie możliwe, będę nagrywał zwykłe vlogi. Tylko tak jak mówię, ta cała zadyma, ta cała nagonka na mój temat, na moją osobę, rozpędzona przez Burka i tam przez Adama i wiele innych osób, to musi troszkę przystopować, bo zwyczajnie, bo ciężko jest to wszystko ogarnąć. Ciężko jest, jak ja wchodzę na TeamSpeaka i dostaję Sebastian, znowu nakręcili jakieś bzdury na twój temat. Sebastian, znowu nagrywaj naszą rozmowę na TeamSpeaku. Sebastian, znowu przerobili twoje zdjęcia. Dostaję tego bardzo dużo każdego dnia i ciężko skupić się na nagrywaniu normalnych vlogów, czyli tego, co oczekujecie. Jeżeli co chwilę słyszycie, Sebastian on znowu mówił, że zgwałci twoją żonę. Sebastian on znowu mówi, że obije ci mordę, że przyjedzie do Teksasu. Nagrywajcie, proszę bardzo, nagrywajcie w takich warunkach cokolwiek. Uśmiechnijcie się szeroko i powiedzcie waszym widzom, dzisiaj jest kolejny piękny dzień, witajcie z tej strony Sebastian. Jak wiecie, że ktoś planuje tutaj przyjechać do Teksasu, kto czai się na mnie i próbuje mnie wyeksmitować, zrobić mi jakieś kłopoty w pracy. Powodzenia życzę, to nie jest takie proste. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają i zapraszam na rozmowę na TeamSpeaku. Powodzenia, trzymajcie się. I mam nadzieję, że ten materiał dowodowy, który tam będzie w opisie poniżej, że się utrzyma na jakimś serwerze, że nie będzie tak, szybko banowany przez Burka, jak to było robione do tej pory. I bardzo proszę, rozpowszechniajcie go gdziekolwiek się da. Bo tak jak mówię, jeżeli coś mi się stanie, to te dwa filmy, ten obecny i właśnie ten do tego materiału dowodowego, będzie stanowił właśnie taki dowód na policji, że jest to zamieszane tam ten lizanie Adama, Burek i Madziara i ta cała ekipa. Oni w tym maczają palce. I chcę, żebyście o tym zwyczajnie wiedzieli. Stop mafii na YouTube.